Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z singla. Tak, jest kolejny odcinek, jak widać, wiadomo, single i dzisiaj będziemy robić tak naprawdę nic takiego sensownego, bo sam zrobiłem. Jak możecie poznać po tytule, tak, zbudowałem dom, ten nowy dom. Teraz Wam go pokażę, oprowadzę Was po nim i w ogóle. Tada! Tak on wygląda z zewnątrz. Może obejdźmy go dookoła, żebyście zobaczyli, jak on wygląda, bo na mnie nawet robi wrażenie, bym powiedział. Nawet spoko mi się udał. W ogóle deszcz pada. Mi się bardzo podoba ten dom. Nie wiem jak Wam. Napiszcie w komentarzu, czy dom Wam się podoba. Ale dobra. Jak widzicie, jak mogliście zauważyć, ma trzy wejścia. Ma tu wejście jedno, tu ma drugie i tam ma trzecie. A dlaczego tak dziwnie? A to dlatego, żeby po prostu mieć na przykład szybkie dojście, żeby gdzieś pójść. Na przykład z tego, żeby na przykład do wieży pójść szybko. Stąd, nie wiem, żebym do magazynu szybko, a stąd, nie wiem, że na przykład stamtąd. Po prostu dla wygody, tak powiem, że nie? Akurat się robi noc, więc możemy akurat iść do niego, zobaczyć przy okazji, czy dobrze go pooświetlałem. I tu wchodzimy i mamy przedpokój, w ogóle wiadomo, wycieraczki muszą być, nie? I tak starałem się coś robić na styl jakichś mebli, w ogóle może mi się to udało, może nie. To jest dywan taki na korytarzu brązowy, tutaj są szafki. Staram się faktycznie do przechowania czegoś wykorzystać, bo to są normalnie skrzynie, nie? Myślę, że tu jest jakiś stolik, wiadomo. Tutaj w ogóle koteł sobie jest na korytarzu, którego też jakoś będzie trzeba nazwać kiedyś. I tutaj mamy wejście. Tu mamy łazienkę. Łazienka dosyć malutka, zrobiona z tej terakoty glazurowanej. Myślę, że dla łazienki jest dobrym efektem. Tu mamy wannę. Tutaj mamy kibelek, tutaj mamy umywalkę i mamy ręcznik. Więc no, tak się prezentuje łazienka i tu, uwaga, mamy salon. Tak, tu mamy salon, tutaj mamy kanapę. A zrobiłem z bloków tego Netherworlda, bo uznałem, że tego bloku nigdy do niczego nie używam, to mogę go wykorzystać. Tutaj w ogóle, wiadomo, mamy parapety jakieś z kwiatkami, zasłony porobione z banerów. I tutaj mamy taki kącik dla naszej papugi, bo jeżeli ktoś był na live albo oglądał zapis live'a, możecie kojarzyć. Czekajcie, ona ciężkie szkieleta wydaje. A, bo tu szkielet w pobliżu jest. Ciekawe. Jedne papuszki takie miejsce, bo jeżeli korzystacie na live'ie, udało nam się ją znaleźć w dżungli. Tutaj mamy to wyjście trzecie. Tutaj mamy telewizor z kinem domowym, bo od razu tutaj notebloki dałem dla efektu. Teraz creepera naśladuje, taka papuga przydatna jest. No, przydatna, bo mówi, kiedy gdzieś coś jest. I tutaj mamy teraz wejście na górę. Ja patrzę, że wszystko dobrze poświetlałem, bo jeszcze w nocy nie łaziłem. Tutaj z tarasem może być słabo. W sumie tarasu nie oświetliłem, nie wiem dlaczego. I tutaj mamy taki przedpokój jakby u góry, czyli że z wejścia od schodów. Tutaj mamy też jakieś parapety z kwiatkami, żaluzy, tu leży już w innym kolorze, tutaj dywanik jakiś, nie, szafeczkę. I tu mamy wejście do mojej sypialni, pokoju, jak kto woli. Tak, dywan zielony, bo lubię zielony kolor, w ogóle dużo zielonego tutaj, bo ja lubię tutaj takie stanowisko, coś tutaj próbowałem zrobić na sposób srebrnego przycisku YouTube'a, którego każdy, kto nagrywa, chce mieć. Tutaj musiałem dać bloki redstone'a, żeby te żelazne traptory były w tą stronę jakby skierowane, bo chciałem, żeby to były żelazne, ale ten redstone może tu zostać. Wiadomo, tutaj pieseła mamy, naszego ciapka. No i tak się prezentuje ten pokój. Może się przekimajmy, już tutaj od razu respa ustawimy, bo jeszcze tutaj nie spałem. O, pierwsza noc w nowym domu, hehe. Jakiś obraz, wiadomo, nie? Okej, lag był, bo mi się wyłączyły światełka. I tu mamy taras. Tu mamy taras, tu jakieś krzesełka, te stoliki. Boże, ja cały czas myślę, że gdzieś TNT albo Creeper się odpala przez tę papugę.
Aha, bo ona tego creepera chyba widzi. Jak widzicie, tak to wygląda. No, myślę, że spoko domek. Może tych mobów się pozbądźmy. Ej, ale nie za dużo was tu? Nie za dużo was tu? Okej, troszkę takie papugi mi nie wysadziło. Ojoj, papugo, usiądź. Mam nadzieję, że mnie jej nie uderzył. No nie, ona teraz leci. Dobra, czekajcie, no miejsce ją damy. Chodź. Nie wiem, może to dlatego, że byłem w pobliżu i mnie, nie wiem, creeper jakby uderzył. Chodź ona raz. No chodź, to nie naśladuj psa, chodź. Gdzie ona jest? Gdzie jest ta papuga? Słyszę ją przecież. Gdzie ona jest? Nie mam jej na sobie. Ty, papuga. Gdzie ona jest? Ona jest tutaj? Gdzie ona jest? Halo, bo ja ją gdzieś tutaj słyszę. A tu jest! I teraz siedzi. A ciekawe, ciekawe, chodź. To ciekawe, powiem wam. Odstawimy ją na miejsce. No chodź. Wyląduj na ziemi, na ramię mi chodź. No. Chodź. Tutaj. Podskakujemy i dobra, siedzi. Dobra. Wkrótce nic więcej ci nie będziemy robić, ale może coś zróbmy, żeby po prostu odcinek nie był taki krótki. Oczywiście zapraszam was na live'a. Dzisiaj nie wiem dokładnie o której, bo zależy o której mi się film wrzuci. A zapraszam was, mam zamiar zrobić live'ika. Tak troszkę później. Jeśli by był. A teraz co możemy zrobić? No teraz nie wiem, możemy jakieś zboże zebrać. Nie tyle, że zboże, ale ogólnie uprawy. Nie wiem, troszkę może na naszej farmie zwierzęta porozmnażać, żeby ich było więcej, bo tym się tak nie zajmuję. Po prostu się tym, nie wiem, zajmijmy dzisiaj, nie? Tak troszkę. Żeby nie było, że taki odcinek krótki, gdzie tylko pokazuję dom. No. Napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się dom. Moim zdaniem jest lepszy od tamtego, co był wcześniej. Przede wszystkim większy. I nawet z zewnątrz lepiej wygląda. O tamtym w środku źle nie wyglądał, ale na zewnątrz źle. I było długie dojście do niego, bo on tak u góry był. Tak niewygodnie bym powiedział, że był usadowiony. Dlatego jest szybkie dojście, ładnie wygląda i jest duży. Myślę, że on się spodoba. Trochę czasu poświęciłem. Dlatego też odcinek będzie później dzisiaj, bo po prostu siedziałem i go budowałem. Musiałem też przede wszystkim uzupełniać zapasy konkretu, żeby go budować. I inne rzeczy jakieś tam zbierać. Więc docencie. Docencie i zostawcie łapeczkę za domek. Okej. Znowu oceloty tutaj, nie wiem skąd się wzięły. Teraz je zabijemy. A ziemniaczki? My sobie od razu do przepalarki damy, bo ja ziemniaczków do niczego innego nie używam, bo tam kilka rzeczy się robi z ziemniaczków, ale ziemniaczki jak się upiecze, to są spoko dostępem do pożywienia. One nawet i do rozmnażania zwierząt nie są potrzebne i w ogóle, a do jedzenia są spoko, jak są upieczone. Więc jak się ma ziemniaczki na farmie, to nie ma czegoś takiego, że jedzenia nie ma. Dobra, chodźcie tu oceloty. Mnie denerwujecie. One są szybkie, traf! Weź to gówno, traf. Dobra. No, kokobinsy też możemy zebrać. Czekajcie, się kierą będzie szybciej. No pewnie. Dobra. Czemu nie? Kokobinsów nigdy nie zbieram, one się czasami przydają. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj te rzeczy pozbierać. Sobie.
ten odcinek będzie krótki, bo co tutaj więcej robić? Tylko wam chciałam głównie dom pokazać, a te rzeczy to takie dodatkowe, żeby aż tak krótki film nie był. Okej, dalej. Tu nasiona buraka. Akurat burak jest o tyle fajny, tak jak zboże, że buraka masz taką ilość, jaką masz, daje ci osobno nasiona. I to jest dobre. To lubię akurat w burakach i w zbożu. Zresztą w dniach arbuzach tak samo. Zbierasz tylko to, niech jest najlepiej, a tak naprawdę te roślinki jakby zostają, nie? Okej, mamy wyzbieraną całą farmę, to teraz idziemy... Idziemy to dać, żeby to się przewiozło. Dobra. Wezwijmy wagonik. Teraz już chyba powinien działać. O właśnie, teraz wszystko działa, bo tam pamiętam, że coś działać nie chciało. Dobra, niech co jedzie. Chodźmy do magazynu, to my sobie to zboże i kilka rzeczy od razu weźmiemy stamtąd. I sobie troszkę zwierząt na farmie porozmnażamy, żeby było ich więcej. Dobra, chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Rzeczy z farmy. Dobra, weźmy zboże. Weźmy marchewki dla świń. No i nasionka dla kurczaków. Troszkę porozmnażamy, bo jednak farma to też... Z tej farmy też czasami korzystam. Bo to też troszkę jedzenia można mieć. Okay, to są w ogóle kurczaki, dobrze, dobrze. Ale kurczaki są razem z krowami, bo one się tutaj same porozbiły. Może jakiś nowy będzie, jak jajkami rzucę? Nie. Dobra, to... Chodźcie krówki. Kurczaków nie można. Dobra, dobra, już wiem wszystko. Tu? No, tobie nie dam, bo... Chciałbym jeszcze nie... Dobra, teraz kurczaki. Dobra. Dobra? Nie, 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 nie. Chodźmy do świń. Świń mam sporo, to jest w ogóle owca ze świniami. Ciekawe. Nie, bo ona się chyba sama zrespiła. Dobra. Marcheleszki, są cztery świnie, to super. Można tak zrobić. Tak i tak. Będzie więcej świnek. No tobie owca nie dam, niestety. Chodźmy jeszcze do owiec. To w ogóle mamy tą kolorową owcę. Ciekawe, co wyjdzie, jak się da kolorowej. Aha, biała wyjdzie. No tak myślałem coś, że będzie biała. No bo tej owcy nie zabijam, to jest taka specjalna, no do rozmnażania nam może służyć. Taka specjalna. Zmieniająca kolory. Dobra. To mamy. Jeszcze pójdziemy te ziemnioki dać tego, żeby się robiły i będzie ich całkiem sporo nawet. Spory zapas jedzenia to będzie. Więc dajmy te ziemniaki. No prawie dwa staki będą tej. No, chodźmy tu, może jeszcze ze śmietnika skorzystajmy i dajmy tutaj te rotten flesze. Dobra. Chodźmy jeszcze te ziemniaki dać. Węgiel chyba tam jest, a jeżeli nie ma, to jeszcze dodamy węgiel najwyżej. No, ten odcinek nie będzie długi. Szczególnie, że chcę jeszcze live'a dzisiaj robić. Wczoraj nie było, bo wczoraj mi się nie chciało, ale live będzie z No Man's Sky, bo dawno nie było. A tam też trzeba się trochę zająć niektórymi rzeczami. Bo już singla mamy z grubsza ogarniętego, jeżeli chodzi o te większe projekty. Czeka nas jeszcze jeden większy projekt, jeszcze ekspiarka w Endzie, ale to na spokojnie wam w następnym odcinku pokażę projekt ekspiarki.
powiem, mam na kompie projekt już sobie przygotowany, jakby jak ona ma wyglądać, schemat. Ile to mamy węgla? Po 17. To wiecie co? To zaraz skoczymy sobie jeszcze, żeby węgla dodać, bo to może nam zabraknąć. Więc chodźmy jeszcze. Przy okazji się pójdziemy przespać do domku. Teraz domek jest szybko dostępny. Tutaj i w ogóle. No więc mam nadzieję, że domek wam się podoba, bo włożyłem dużo pracy w ten domek, tak mogę powiedzieć. Bardzo dużo pracy w niego było włożone i czasu. Ja jednak, jeżeli chodzi o tego singla, to ja tutaj no staram się jak mogę na tym singlu, żeby tutaj wszystko było ogarnięte. Bo na setny odcinek, to ja mam taki plan, bo wam tego jeszcze nie mówiłem tak oficjalnie. Planuję, jakby zrobić save'a na kompie, na Creative'ie odwzorować to wszystko, co mam tu i wam go udostępnić jakby, nie? Czyli żeby po prostu odwzoruję wam na Creative'ie, tak samo itemki w ogóle takie same zrobię i w ogóle włączę survival, jak to będzie już zrobione wszystko i wam udostępnię save'a. Taki mam plan. A tu w ogóle mam crafting taki ukryty. Bo sam crafting na takim nowoczesnym domu by źle wyglądał, to dałem go takiego trapdorami zasłoniętego. Wow, creepery. Co wy tu robicie? Będzie trzeba tutaj pooświetlać w tym miejscu, bo tutaj widzę, że nie wesoło jest. Że creepery tutaj się zbierają. Teraz od rzeczy smogów dajmy ten gunpowder jeden. I troszkę węgla tutaj weźmy. Węgla mamy. Weźmy tak 32 nawet. Wystarczy, jak do każdego po 16 tam jeszcze dorzucę do tego, co jest, to będzie dobrze. Jak mi się wydaje. O, co ty tu robisz? Nie, to już będzie trzeba jeszcze więcej mi pooświetlać, bo widzę, że mimo tego, że mam tutaj te lampy, to te mobi i tak się gdzieś tam respią. To nie jest fajne. I tutaj chodzi o to, żebym ja był bezpieczny tu. Jakby na terenie mojego... no jakby na terenie moim, żebym był bezpieczny. No dobra, chodźmy jeszcze tutaj... dorzucić węgiel. Dobra, dajmy tu 16. Tu dajmy też 16. I dobrze, te syfy wyrzućmy nawet tak. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. W ogóle mój pies szczeka. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Łapkę w górę za ten domek. I co, ja się z wami żegnam. Cześć!